drzwi pomontowane. Zabielone. Znaczy zabielone, pomalowane wszystko. Ale co chciałem pogadać. Wszystkie drzwi były wzięte, nie wiem czy z lwa, czy z kastoramy, to jest mało ważne. Wszystkie klamki i zamki były dokupione do wszystkich drzwi. Ale co się w markecie z drzwiami może dziać? A mianowicie za płytką wyfrezowany jest gniazdo, jest za płytką wyfrezowane na zamek. Wszystkie zamki są takie same. Czyli są już pozakładane w niektórych drzwiach, w łazienkach i tu do pokoju. No a oczywiście te drzwi i ostatnie po prawej mają za płytką wyfrezowany. No nie mieści się zamek. Albo trzeba reklamować drzwi, albo by trzeba było tam czymś wybrać te pół centymetra, bo gdzieś tyle brakuje. No nawet centymetr brakuje, żeby się jeszcze okucie schowało. Także taka to sytuacja. I weź tu człowieku, kup drzwi z marketu i później wszystko pomontuj tak jak należy. Nie wiem, nie będę się z tym bujał. Powiem właścicielowi, jaka jest sytuacja. Niech sobie robi, co chce z tym. Ja nie będę tam nożykami, wiertłami czy czymkolwiek w środku dłubał. A poza tym takich długich frezów to nawet nie mam. Można by było wiertłem motylkowym raz przy razie zrobić. Ale to czas, to jest wszystko czas. W kuchni płytki są. Ekran. Tu w taki sposób. To dzisiaj pomaluję na biało, bo będzie tego kawałek, tylko widzieć, bo resztę szafka zasłania. Sprzątam ten bałagan i się biorę za listwy i za ustawianie w łazienkach szafek. No i oczywiście podecinać na różne kątowniczki. Dobra.
i na sucho złożone wygląda to tak. Wszystko cięte z ręki, jest dosłownie na szpileczkę. Tu zostanie to ruszone papierkiem. Po to właśnie, żeby nie było ostrego kantu, żeby ktoś się ręką nie zawadził, czy jak się uderzy, żeby nie było ostrego kantu. To musi być zeszlifowane troszkę na płasko, ale efekt wygląda tak. Nakładam klej. Wiadomo, że jak nałożę klej, to się może wszystko troszkę pozmieniać, bo wszędzie dojdzie jakaś grubość kleju. Trzeba to wszystko korygować na bieżąco.